Witajcie kochani na kanale Mama i Dama. Witam Was z początkiem tygodnia. Dzisiaj już razem z Amelką idziemy do szkoły, do pracy. Amelia jeszcze TikToka nagrywa, słuchajcie, bo troszeczkę za szybko się wyrobiłyśmy, także mamy jeszcze trochę czasu. Dzisiaj zaraz Wam pokażę, jak jest Amelia ubrana, bo Amelia ma w szkole dzisiaj taką szkolną uroczystość, taką dość poważną. Także zaraz Amelka się Wam pokaże, w co jest ubrana. Ja dzisiaj też troszeczkę, można powiedzieć, eleganciej, bo dzisiaj ta sukienka z Zary, czarne kryte rajstopy. Myślę, że będzie mi ok, bo słoneczko mega tutaj świeci, ale chyba za ciepło to mi raczej nie będzie, bo ja to jestem, wiecie, zmarzluch taki. Także dzisiaj poniedziałek, jutro będziemy, myślę, świętować Dzień Dziecka. Amelka jutro ma w szkole tylko takie zajęcia rekreacyjne, sportowe i tak dalej, także lekcji nie mają. No a dzisiaj, z tego co wiem, to mają tylko przerwę w lekcjach na tą uroczystość, także torbę, wszystko Amelka bierze. Jeszcze teraz Amelcia nagra TikToka, pokażę Wam się i jeszcze wyprało mi się pranko, więc powieszę, bo tak jak mówiłam, zapowiada się dziś w miarę fajna pogoda. Ale już nie gadam, pokazuję Wam Amelkę. I jest Amelka. Hejka. Tak, Amelka dzisiaj biała koszula. Tak. Koszula jest z rezerwet. I takie ogrodniczki ze skóry. Tak. Czarne. One są guziczkami. Tak, ze sklepu Modnisia, jeśli się nie mylę. Zamawiałyśmy, nie? Mhm. Chyba tak. I takie glany. Glany z rezerwet? Jak się nie mylę, z rezerwet. Chyba też tak. Mają takie złote dodatki jak spodnie. Tak, więc jeszcze może jakąś bransoletkę, co? Amelka spała w czterech warkoczykach, tak, więc. I mam takie loki. Burza loków. Śmiejemy się, że wygląda totalnie jak pudel. To prawda. O, może tak jakoś do tyłu? No, chyba lepiej. Także Amelcia gotowa, mamusia gotowa. Możemy jechać. Witajcie, witajcie kochani we wtorek. Dzisiaj mamy wtorek, Dzień Dziecka, więc zapowiada się ciekawy dzień. Ale teraz rano wcześnie, więc od początku pogoda. Było słoneczko, już właśnie chyba zaszło, więc nie wiem, ma nas nie rozpieszczać możliwe przelotne deszcze, zobaczymy. Do 17 stopni chyba ma być, więc oby ten Dzień Dziecka się udał. Amelka jeszcze się, słuchajcie, szykuje, bo Amelka ma właśnie dzisiaj Dzień Dziecka, w szkole nie mają lekcji i zaraz Wam się pokażę. Ja dzisiaj też na luzie, wczoraj było elegancko, dzisiaj na luzie. Bluzka taka zwykła Adidasa, jeansy z H&M-u, buty mam tutaj, o, ramosek jest z Reboka i jeszcze z Conversa mam taką dłuższą bluzę, kardigan, tak na zamek, coś takiego i mam nadzieję, że nie zmarznę, chociaż nigdzie za dużo nie planuję chodzić po dworze, więc mam nadzieję, że będzie ok. No to teraz pokażę Wam Amelkę. I jest Amelka. W tle słychać świnki, bo tak. Świnki dostały już śniadanko. Takie pierwsze śniadanko, ale już chcą dalej jeść. Tak. Amelka jak ubrana? Ubrana w zestaw, tak? Tak, taki z Reboka. O, taką mam bluzeczkę oraz tak, na kanale Amelki w holu zakupowym Amelka pokazywała, tak? Mhm. I do tego takie duże buty. Jeszcze tutaj mam dwie takie bransoletki. Tak. I obok Amelki, co tu już jest? Prezent na Dzień Dziecka. Prezent od mamusi, od tatusia. Amelka z samego rana dostała, ale Amelka nie rozpakowała, a dwóch prezentów nie idzie po prostu skumać, co tam jest. Bo są w kartonach szarych, tak? Mhm. Także Amelka jest bardzo ciekawa, ale to Amelka razem z Wami zobaczy te prezenty, jak wrócimy ze szkoły, tak? No. I dzisiaj Amelka co ma w szkole? Dzień Dziecka i nie mamy lekcji. Tak, jakieś zawody sportowe mają być, ma być grill, tak? Mhm. Także różne atrakcje, 4 godziny dzisiaj Amelka
w szkole ma jakieś tam atrakcje, tak? Tak. Okej, kochani, to my lecimy. No i my już po szkole, po pracy, Amelka rozczochrana. Słuchajcie, teraz już się troszeczkę rozpadało, ale udało się, zadowolona jesteś, tak? Tak, było bardzo, bardzo fajnie. Tak, i lizaczki w prezencie takie fajne dostaliście, nie? Tak. Cała relacja oczywiście na Instagramie, więc zapraszamy i na naszego wspólnego Instagrama, i na Amelki, tak? Tak. Bo wszystko Amelka wstawiała, no i Amelka chce wreszcie otwierać prezenty, więc wróciłyśmy i szybko pierwsza rzecz. Tak, jeszcze nie jadłyśmy. Otwieram. Nic. Jestem bardzo ciekawa, co tu jest, bo to jest takie długie. Może to na końcu, bo to musisz chyba mieć jakieś nożyczki, nie wiem, będziesz umiała to otworzyć? A da się. Da się. A ja nie umiałam. No dobra, otwieraj. Otwieram. I cóż tu my mamy? Coś do malowania. Tak, Amelka uwielbia malować. Może kiedyś Wam pokażemy wszystkie Ameli obrazy, jakie ma. Lubi też z diamentów robić. Tak, ale tutaj jest malowanie po numerach, to się tak nazywa. Są farby. I ma powstać taki obraz. Kurczę, taki? Chyba zamawiałam inny. No to trzeba otworzyć. Chyba przysłali coś innego, Wam powiem. Tutaj coś, jakaś ulotka jest. Bo zamawiałam coś innego z myślą, że jak Amelia mi to namaluje, to mi się to przyda. I cóż tu my mamy? No i tu chyba mamy właśnie to, co jest na rysunku. To no słuchajcie... Tak, coś jest. Ciężko tutaj... To, tak, tu jest wazon. Słuchajcie, czyli będzie takie coś. Zamawiałam coś innego. Tak, zamawiałam, słuchajcie, takie do kuchni chciałam ten obraz i tam była filiżanka z kawą. Aha, kiedyś ci pokazywałam, ja nie? Tak, więc tutaj przysłali nam coś innego, ale myślę, że taki obraz też będzie ładny i na pewno Amelka go pięknie namaluje, tak? A na pewno tamten z tą kawą też może kiedyś pomaluje. Tak, więc musimy zamówić tamten, bo właśnie chciałam w kuchni go powiesić nad wyspą. No, ale trudno. Ważne, że jest to, co Amelka lubi, tak? Bo Amelia tak, bardzo lubi. Malowanie różnych obrazów. Tak. A tutaj mam pomerek. Tak. I też lubię diamenty. No i jeszcze musimy tła kupić, nie? Bo Amelka lubi też sama z siebie tak, takie obrazy malować. Też spojrzę czasem... Płótna, o. O, w internet spojrzę czy coś i będę malować. Ja już teraz nawet mam plan, żeby coś sama, takie jakby krówki namalować. No dobra, co tam dalej mamy? Tutaj mamy... Tu będzie muzeczek dla myszek. Tak, tu coś jest dla majlek. Amelia kolekcjonuje myszki i akcesoria majlek. I tutaj dzisiaj może Wam nagram, jak Amelia, co ona tam ma już w tym domku, majlek. I zaraz zobaczymy. Powiem Wam, tak, to jest dość drogie hobby, bo za taki mały wózek kupiłoby się normalny wózek dla chociażby lalek. No ale Amelia się tym nie bawi, tylko to kolekcjonuje. Więc taki piękny. Amelia ma trojaczki. Tak, i tutaj myszki. Mamy, zobaczcie, tutaj można włożyć sobie nawet. Tak, więc super. Taki do kolekcji. Amelka teraz chciała troszeczkę w mebelki zainwestować. Tak, chcę troszeczkę pozmieniać i właśnie chciałam dołożyć ten kolorek, więc już mam taki fajny wózeczek. Na pewno jakaś dzidzia będzie mieć. Tak, i powiem Wam, że mój tata, jak był malutki, jak się urodził, to właśnie wtedy były takie wózki w tym stylu. I jak mój tata zdjęcia pokazuje, to właśnie takie bardzo niskie, takie szerokie, dziwne wózki były, jak właśnie ten. No. Fajne. No i jeszcze coś tam mamy. Tak, to odłożę. I mamy tu grę. Tak. O kosmosie. To jest gra z pytaniami i odpowiedziami o kosmosie. Amelka się interesuje tymi sprawami. Tu są takie karty, nie? Super. No, ale nie, mówię, że tu są karty i się odpowiada, tak? Tak jak tam na rysunku, nie? Tak, tak, tak. No to Amelia, Ameli wuja, mój brat się też interesuje taką geografią, kosmosem, to będą razem grali. No i jeszcze coś tam mamy? Tak, mamy karteczkę. Karteczka z życzeniami, to sobie Amelka przeczyta od mamusi, od tatusia, tak? Tak. Super. Zadowolona? Tak.
Bardzo, to się bardzo cieszę. Będę malować, będę grać i będę miała domuszek do gości, więc super. Tak, i dziś plan jest taki, że jeszcze tutaj ciocia ma nas odwiedzić, ma nas odwiedzić babcia z dziadkiem. W końcu dzień dziecka, więc tak. My słuchajcie, teraz idziemy coś zjeść i musimy troszeczkę ogarnąć i naszykować już stół i czekamy na gości, tak? No i słuchajcie, są u nas dziadkowie, Amalka już outfit zmieniła. Tak, żeby było mi wygodniej też trochę. Tak, z Ramoskiem tutaj, Ramosek też ciekawy, bo są u nas dziadkowie Amelki i przywieźli prezent i Amelka chciała Wam pokazać ten prezent i z Wami tutaj go otwierać, tak? Jak pięknie zapakowany, no. Tak. To nie wiem, otwieraj. Z czasem nie będą potrzebne mi nożyczki. Ja też i mąż dostaliśmy prezenty od moich rodziców na dzień dziecka, więc Wam później pokażę. Ale Amelka już się nie mogła doczekać i już chciała otwierać. Chciałam sobie otworzyć. I co, nie da się? Może zdjąć jakoś bokiem? O. Nie, ale zobaczymy tak. No, próbuj. Jest. Ramosek już taki zaciekawiony. I teraz otwieramy. Mam taką paczuszkę. Tu chyba będą potrzebne nożyczki. No to chwileczkę. I się udało, tak? Tak. Tutaj coś jest jeszcze. I tutaj widzę, że jest myśli domek, coś. Sklep taki. Tak. Mhm. I co tam jest? O, tutaj jest taki przywieszka, żebym mogła sobie coś przyczepić. Bo to jest domek właśnie, no. To już jak myśli domek, to już podejrzewamy, co tam będzie. Tak, znam ten sklep i otwieram. I mamy tutaj myszkę Majle kucharza. O, Amelia, widzę, że tutaj wszystko z Majlek do tej pory. Ja bardzo chciałam dostać właśnie i mieć takiego myszkę kucharza, żeby tam coś gotował w mojej kuchni i dostałam od dziadków. Tak, czyli kolejna rzecz z firmy Majlek do kolekcji, do domku. Tak. No super, i właśnie ten domek to jest pewnie ta przywieszka, bo myśli domek. Wygląda. Mhm. Tak, super. Także Amelka już z ciekawości umierała, więc już teraz wie, co dostała od dziadków, tak? To już teraz możesz do domku włożyć kolejną myszkę. No i witamy Was, kochani, późnym wieczorem, w dzień dziecka nadal. I Amelka chciała Wam pokazać, jakie cudo dostała od cioci Gosi, od wujka. I od kuzyna. Tak, tak, i tutaj jest cudo. I tutaj siedzi Majlek. I tu siedzi myszka Majlek, no po prostu dzień dziecka i samo Majlek. Od każdego Amelka dostała coś z Majlek. Ale każdy u nas wie, że Amelka bardzo się interesuje. A tutaj, co tu jest takie? A, takie... Jakby woreczki. Prezenciki. I słuchajcie, to cudo zaraz tatuś Amelce w pokoju powiesi, tak? Jeszcze jakby się chciało, to można w środek włożyć lampkę. Na przykład taką na baterię. Faktycznie i będzie można. Taka lampka, nie? Tutaj można też. Musimy pomyśleć. Fajnie. I będzie tak świecić, więc super. I jaka tu jest myszka? Wyjmij ją i pokaż. Taka różowa w takiej sukience z takim pomponikiem. Spojrzałam do domku i mam podobną, tylko że różnią się opaseczkami oraz bluzeczkami, więc super. Tak, i do tych myszek też można dokupować ubranka, nie? Pewnie? Można im zmieniać, tylko trzeba spojrzeć, czy to jest ubranko na większą myszkę, czy po prostu na mniejszą. Tak, bo myszki też mają rozmiary, nie? No, bo faktycznie. Niektóre mam większe, a właśnie jak ta mam niektóre mniejsze. Także takie prezenty. Oczywiście od moich rodziców ja też dostałam prezent. Mój mąż też dostał, tak, bo wszyscy jesteśmy dziećmi naszych rodziców. Oczywiście. I tutaj ja Wam pokażę. Tu mam tak balsam z Eveline do ciała. Tutaj mam z Nivea żel pod prysznic. I jeszcze tutaj mam
Amelcia może wyjmie i pokaże. Tutaj wyjmuję. I tutaj mamy biżuterię i jest to taki o, pięknie mieniący się. Teraz może tego tak nie widać, ale tutaj o, właśnie jak tak Amelka rusza, to pięknie ta zawieszka, takie listeczki się mienią i błyszczą. Także ja jeszcze dostałam taki łańcuszek. Tak. A taki piękny. I słuchajcie, żegnamy się, bo właśnie chciałam, żeby to był taki z dnia dziecka głównie film, vlog. Także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Oczywiście TikTok, Instagram Amelki, Instagram nasz wspólny. Mój kanał. Tak, kanał Amelki, co tydzień nowe filmy. Mamy nadzieję, że w wakacje nawet będzie ich więcej, tak? Możliwe, że tak. Tak, także co, buziaczki i pa! Pa!